Dzisiaj opowiem Wam o mięśniach. To dzięki nim możemy siedzieć, chodzić i oddychać. To dzięki nim bije nasze serce. W całym ciele mamy ponad 600 różnych mięśni. Niektórymi z nich potrafimy poruszać, na przykład mięśniami rąk czy nóg. Ale mamy i takie mięśnie, które działają, czy tego chcemy, czy nie. Nikt z nas nie potrafi na przykład zatrzymać serca, a przecież ono też zbudowane jest z mięśni. W odcinku o układzie nerwowym opowiadałem, że kiedy chcemy wykonać jakiś ruch, nasz układ nerwowy wysyła impulsy elektryczne z mózgu poprzez nerwy do mięśni. Pod wpływem tych impulsów mięśnie się kurczą. Gdy impulsy przestają płynąć, mięsień się wydłuża. Mięsień zbudowany jest z cieniutkich włókien mięśniowych. To łatwo zapamiętać. Gruba lina też składa się z wielu cienkich niteczek. Gdy tysiące tych niteczek, czyli włókien mięśniowych, kurczą się, kurczy się cały mięsień. Gdyby wszystkie mięśnie w naszym ciele skurczyły się jednocześnie, bylibyśmy w stanie podnieść 25 ton, czyli tyle, ile waży 5 słoni. Ale człowiek to nie dźwig. Każdy mięsień ma swoją rolę do odegrania i działa w harmonii z innymi. Oczywiście trafiają się w naszym organizmie prawdziwi mocarze. Najsilniejsze mięśnie znajdują się, no właśnie, zgadnijcie gdzie? W szczękach. Pozwalają one na rozgryzanie nawet bardzo twardych kawałków pokarmu. Oczywiście, o ile macie zdrowe zęby. Nacisk zębów jest jak nacisk 100-kilogramowego ciężaru. Z kolei najdłuższy jest mięsień krawiecki, który biegnie ukośnie przez udo od zewnętrznego brzegu miednicy aż do wewnętrznej strony kolana. U dorosłej osoby ma długość pół metra. Bierze udział m.in. w zginaniu nogi w biodrze i w kolanie. Najmniejszy jest mięsień strzemiączkowy, znajdujący się w uchu środkowym. Ma zaledwie milimetr długości. Reguluje głośność dźwięków, które docierają do wrażliwego ucha wewnętrznego. Największy w naszym ciele jest mięsień pośladkowy. To ten, na którym siadamy, choć jego główną funkcją jest wyprostowanie nogi w biodrze i utrzymanie tułowia w pozycji wyprostowanej, gdy stoimy. A to dopiero początek wyliczania ważnych mięśni. W samej tylko nodze jest ich 50. Chodząc używamy 20 z nich. W czasie chodzenia harmonijnie pracują mięśnie naszych bioder, ud, łydek i stóp. Całe szczęście, nie musimy o tym wszystkim podczas chodzenia myśleć. Robi to za nas część mózgu zwana muszczkiem. Z kolei w ręce jest 45 mięśni, z czego aż 28 przypada na dłoń. Dzięki nim nasze palce są w stanie wykonywać bardzo precyzyjne ruchy, na przykład grać na skrzypcach. Często używane mięśnie rozrastają się, bo przybywa w nich włókien mięśniowych. To dlatego sportowcy mają inną sylwetkę niż osoby, które nie ćwiczą. Na przykład u pływaka bardziej rozbudowane są mięśnie ramion i mięśnie piersiowe, a u biegacza mięśnie nóg. Kiedy mięsień pracuje zbyt intensywnie, włókna mięśniowe ulegają uszkodzeniu. Wtedy bolą nas mięśnie, a niektórzy mówią, że mają tak zwane zakwasy. Całe szczęście mięśnie potrafią się zregenerować. Nie zachęcam Was do intensywnego ćwiczenia, ale czasami spacer, czasami pływanie, a kiedy indziej biegi są dobre nie tylko dla samych mięśni, ale dla całego ciała.